Z nami Paweł Augustynik, debiut na polskiej ziemi, jak nastroje? Nastroje bardzo dobre, już się nie mogę doczekać walki. Zaraz ważenie i walczymy jutro. Walka wieczoru, nowa grupa w Polsce. Czy to są jakieś dodatkowe emocje z tym związane? No na pewno trochę presja jest, na pewno. Pierwsza walka na takiej platformie i od razu walka wieczoru trochę jest. Powiedz mi, patrzyłeś na walki Darka Senka, na pewno je dobrze oglądałeś. Które najbardziej były dla ciebie taką wskazówką? Na walkę, którą patrzyłem, to z Anthony Yarde. Tą ostatnią patrzyłem. Ze śluzaczkiem tak na niego nie patrzyłem, no bo tam się pokazał słabo, jakby to można powiedzieć. Dlatego patrzyłem na Antoniego, walkę z Anthony Yarde. No właśnie, bo tutaj na tobie też trochę ciąży spora presja, bo teraz tak, wygrasz z Darkiem w mało przekonującym stylu, to będą cię porównywać do Parzęczewskiego, do Ślusarczyka. Masz gdzieś to z tyłu w głowy? Nie myślę o tym tak naprawdę, nie myślę o tym. Najważniejsze jest, żeby właśnie wejść do ringu, dobrze się pokazać, to jest najważniejsze i wygrać walkę. Rozumiem, że waga zrobiona. Waga zrobiona. A te przygotowania, które tutaj miałeś w ostatnim czasie, jakie wspominasz? Bo to, zaczęło się o tej mówić sporo, wcześniej w ogóle nie mówiło o kimś takim jak Paweł Augustynik. I jak ten ostatni czas przed tą walką wspominasz? No na początku września byłem w Dzierżoniowie, na obozie takim. To było tak naprawdę moje pierwsze takie treningi, bo miałem trochę przerwy przed, troszeczkę. No i potem przyjechałem, wróciłem do Anglii i trenowałem w Anglii, tam w moim, tam gdzie trenuję, w Bristolu. To co, jutro zobaczymy wykonanie Pawła Augustynika? Zobaczymy. Będzie nowa jakość na polskiej ziemi? Zobaczymy, bez presji. Dzięki.